Michał Olszański, Radiowa Trójka, magazyn Ekspresu Reporterów. Szanowni Państwo, skala problemu jest gigantyczna. To jest kilkaset tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy nie są w stanie żyć samodzielnie. Skazani są na początku na pomoc rodziców. Wiemy, jaki to jest dramat dla rodzin i jak często rodzice są przerażeni, co się stanie z ich niepełnosprawnym dzieckiem, kiedy ich już na świecie nie będzie. Tymi ludźmi opiekuje się również państwo, organizując dla nich pomoc w domach pomocy społecznej. Jaka tam jest rzeczywistość, dobrze wiemy. I oto Stowarzyszenie Dobra Wola ma fenomenalny pomysł. Farmy dobrej woli. Domy, gdzie ci ludzie będą mieszkać, gdzie będą mogli pracować przy bardzo różnych zajęciach, gdzie będą oczywiście pod opieką fachowców, ale przede wszystkim będzie to coś na kształt wspólnoty, która żyje, pracuje, ci ludzie będą mogli spełniać swoje pasje, rozwijać zainteresowania i przede wszystkim mieć poczucie godności, że na coś, do czegoś są potrzebni. A wiemy, jak bardzo to jest istotne, by mieć poczucie własnej wartości. Dajmy to tym ludziom, a pomysł Jacka Zalewskiego, który przecież pół swojego życia spędził ze swoim niepełnosprawnym synem, on doskonale wie, co takim ludziom jest potrzebne. Jacku, trzymam kciuki. Jestem przekonany, że kiedy Polacy zobaczą, jak funkcjonuje Farma Dobrej Woli, poprą taki projekt z całego serca. Powodzenia!